dzisiaj całej ekipie Zatoki, restauracji Zatoka, która stworzyła tutaj w Bydgoszczy taki piękny pokład dla poezji, dla muzyki, nie tylko dla naszych koncertów, ale również koncertów innych zespołów, które prezentują ważne treści. Wielkie dzięki i wielkie brawa naszym gospodarzom. Bydgoskowskiemu zespołowi wszystkiego najlepszego serdecznie dziękujemy za pozostawienie nam takiej ładnej scenografii po wczorajszej, której dziękuję. Wreszcie Oli Bacińskiej za przybycie i za obecność, ale przede wszystkim za ważne słowa, które stały się treścią naszych piosenek i osobiście objaśniły je za świat. Wielkie dzięki Oli. Przyjemność przybyć do Was do Zatoki, już nie pamiętam po raz który, w składzie następującym. Ten najmniej może widoczny, ten najbardziej słyszalny, dbając o to, żeby do Waszych uszu docierał każdy najmniejszy dźwięk. Realizator dźwięku zespołu, Mateusz Szterek. A ci bardziej widoczni, i mam wielką nadzieję, że dzięki pracy Mateusza również bardziej słyszalni. Na scenie rozrabiamy. Na trecie poprzednim zagrała i zaśpiewała Ola Mini, Ola Trącko. Na skrzypcach zagrała i zaśpiewała Karola Karnicka. Na gitarze basowej zagrał Mana Mana zrobił i wycieczkę na Germanii kupił Darek Mielbotkowski. Za klawiszem zasiadł człowiek, który jako jedyny w dowodzie osobistym ma wpisane, jak bardzo jest potrzebny. Jacek Konieczny. Gitara i wokal. Ktoś inny. Mateusz Syzy Wyszyński. A na gitarze zagrał dla Państwa. Koncert poprowadził, zaśpiewa ten sam Michał Krzysztof Ongolski. Te anioły nam też sprowadzili z Bieszczadów do Bydgoszczy, żeby tam blisko nad głowami latały i podpowiadały tylko te najpiękniejsze ze ścieżek na ten trudniejszy czas w roku, który nam opadł już na liście, zacznie się prucha i swoda. Niech wtedy nas niosą dobre bieszczadzkie anioły. To co, zaśpiewamy razem? Pomożecie? Jakoś tak nie brało. Pomożecie!